Siemano, siemano, dzisiaj przyszedł ten dzień, ten wielki dzień, w którym w końcu odbiorę moją pierwszą zapłatę za mój biznes w Minecraft. Słuchajcie, umówiłem się dzisiaj z Palionem na to, że dostanę moje, prawda, pieniądze za to, że otworzyłem biznes. Oczywiście mówimy tutaj o biznesie. O kurczę, jak to się wszystko rozwija pięknie, ja tutaj wiecie, to taki sołtys jestem, że ja w ogóle nie kojarzę, co tu się dzieje, a tutaj widzę, że Emilia jako architekt, prawda, całego osiedla Tostowo, no tutaj naprawdę, że tak powiem, ścieżki dobudowała, drzewa zasadziła, no normalnie, powiem wam, nieźle to wygląda. Dobrze, słuchajcie, lecimy do tego mojego biznesu. Muszę go całkowicie przygotować tak, żeby on był genialnie zrobiony, tak żeby można było, że tak powiem, tam funkcjonować. I cały ten biznes oczywiście dzisiaj pokażę Pawłowi, jak on działa, no i dostanę za niego, mam nadzieję, że moją wyznaczoną, prawda, nagrodę, ponieważ ma być 64 zielone, czyli te banknota, które, banknot, który jest tutaj na Palionowie, 64 zielone za otworzony biznes. I teraz tak, jakby tutaj cały ten mój rynek jest jakby jednym moim biznesem, ale też jak wiecie, mam tutaj drugi biznes i drugi biznes to jest tutaj na dole sklep z pamiątkami i kantor, z tym, że kantor to tak nie do końca teraz działa, a sklep z pamiątkami, no w sumie jest to jakiś biznes, ale nie wiem, czy oni mi to zaliczą, no bo jakby nie ma co tu kupić, no. Ja nie wiem, co można w sklepie z pamiątkami kupić poza głową, no ale jakiś to biznes jest, więc ja postaram się wytargować tam jakoś, wiecie, że dostanę stack tutaj za cały ten targ, bo to jest pełen biznes, a tutaj, że tak powiem, za kantor i za jakby kantor i sklep z pamiątkami potraktujemy razem i może uda mi się dwa biznesy za jednym razem ogarnąć, tak, że dostanę od razu dwa staki zielonych, byłoby naprawdę mega fajnie. No i teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj chleb dodany, nie ma go tutaj dużo, ponieważ tylko tyle i wygląda, tak wygląda cennik aktualnie, 64 chleba za jedno zielone, wydaje mi się, że git, tak samo ziemniaki jest to samo. Wydaje mi się, że ziemniaki nawet się bardziej opłaca i ziemniaków też jest więcej troszkę. Ja jestem ciekaw, chyba nic nie zniknęło tam jeszcze, ale zerknę, tak? Na wszelki wypadek zerknę, czy już przypadkiem ktoś mi tam nie wrzucił czegoś i może coś już zostało kupione, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze nie. Jeszcze nic nie zostało kupione, więc póki co nie mam totalnie nic, ale dzisiaj troszkę się wzbogacę. Myślę nad tym, żeby tutaj jeszcze jakoś otworzyć co nieco. Ja myślę, że też przeznaczyłbym tutaj jeden targ, na przykład ten zielony, ponieważ myślę, że Paweł ma tutaj, widzicie, Palion Style'a i wydaje mi się, że całkiem ciekawym pomysłem byłoby, no jakby on tutaj, że tak powiem, sobie wynajął ten stragan u mnie i mógł sobie tutaj sprzedawać swoje rzeczy z Palion Style'a. No byłoby to całkiem fajne, ja też jakby mam taki plan, żeby to wszystkim wynajmować, oczywiście za drobną opłatą. Myślę, że po prostu będziemy to robić procentowo, to mi się wydaje być najbardziej uczciwe i takie najbardziej ciekawe, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, a teraz tak, słuchajcie, kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj zrobić. Poza tym, że chciałem to przygotować, no bo jakby muszę, wiecie, to trzeba dobrze zaprezentować, wiecie, o co chodzi. Ale druga rzecz, którą chciałem zrobić, to pomyśleć jeszcze nad jednym biznesem, ponieważ ja myślałem nad tym, żeby zrobić gdzieś piekarnię, która by była po prostu odpowiedzialna za robienie chleba i tu by mógł to sprzedawać, tylko to się w sumie tak wszystko łączy. Czy jest ten sens? Ja też jakby nie chcę otwierać tych biznesów jakoś mega dużo, ale no wiecie, tu jednak biznes to jest biznes, trzeba dobrze, godnie zarabiać na tym Palionowie nawet, więc trzeba ogarnąć małe co nieco. Dobra, wiecie co? Ja może pójdę do Pawła, spotkam się z nim i po prostu zobaczymy, co się uda jakby ugrać z tego, co już mam, a później będziemy ewentualnie kombinować i może otworzymy jakiś dodatkowy biznes, żeby zrobić więcej pieniędzy, czy coś tego typu. Zobaczymy, mam nadzieję, że jakiś, że tak powiem, się dogadamy. Ja muszę poczekać na Pawła, bo go jeszcze nie ma na serwerze, jestem sam póki co, ale ponownie za niedługo ma być, więc ja poczekam, aż on będzie i jak już będzie, to zobaczymy, co się uda ugrać i zobaczymy jego reakcję w ogóle na te moje biznesy. Kurczę, ja mam nadzieję, że się zgodzi, że będę miał te 128 już zielonych. To już by było naprawdę dobrym wynikiem. I wtedy jak będę miał 128 zielonych, to mam zamiar 28 zielonych przeznaczyć na jakieś rozwoje i robić jakieś tutaj, tym, że tak powiem, dysponować, a 100 odłożyć sobie i mieć, tak wiecie, i ciągle się wzbogacać i mieć coraz to więcej, że tak powiem, dochodu. Więc dobra, ja czekam na Pawła, widzimy się zaraz, jak Paweł już będzie i zobaczymy jego reakcję na cały mój biznes w Minecraft. Dobrze, a widzowie, a więc jest Palion na serwerze, widziałem, lecę do niego, bo pewnie jest u siebie na chacie, pokażemy mu moje biznesy palionowe, palionowowe biznesy, w sumie tak by trzeba było powiedzieć, palionowowe tutaj wioskowe biznesy. Mam nadzieję, że mu się spodobają. Jestem ciekaw w ogóle, jak na to zareaguje, bo ja nie wiem, czy w ogóle widział, o, jest tam na górze, nie wiem, czy w ogóle widział ten mój targ, który zbudowałem, piękny, cudowny, więc zobaczymy, z jakąś propozycją może wlecę. Puk, puk, pukam do drzwi. Halo? 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 Halo, wbijam się do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, dobra, co ty nosisz? Co ja noszę? Trzeba zmienić ubiór. A, no bo zbroja, no jaki ubiór? Ubiór! Ubiór! No Palion Style musisz nosić, nie? A są już koszulki? Są. No dobra, no to musisz mi dać koniecznie. Dobra, ale zanim te koszulki, albo dobra, możesz mi dać koszulki w sumie jak chcesz.
No dobra, dobra, no to chodź. Pięć zielonych oczywiście kosztują, nie? To czekaj, to najpierw musimy zrobić co innego, bo tak się składa, że ja nie mam w ogóle hajsu. Bo a, tutaj właśnie, patrz. Biznes. No właśnie, właśnie, po to dzisiaj chciałem wielki się z tobą spotkać. Tu jest wielki targ, prawda, na którym można, że tak powiem, robić biznes i kupić. Chcesz sobie na przykład ziemniaka kupić? Patrz, tu jest ziemniak do kupienia. Ziemnior! No, 64 ziemniaki i jedno zielone. Ja bym zwiększył cenę. No to będą ale to masz, możesz skorzystać jeszcze po tańszej kwocie, wiesz. No to na pewno. No to możesz teraz. Prawda... O kurczę, ale to nie, musisz rzucić do wieśniaka, tak żeby on chwycił. Wieśniak? No. No jeszcze tam pod nogi musisz mu rzucić. O! Zgarnął. To weźmie? Zgarnął, oczywiście, że tak, oni to zbierają wszystko. Zabierz sobie stack, jak sobie nie zabrałeś jeszcze. I tu jest Niech. Ten, to... Tak wygląda tutaj ten biznes, no, oczywiście. No w ogóle, wiesz, wejście... Do Muzeum Dave'a kosztuje 15, nie? A z tak ziemniaków upieczonych jeden to... No tak, ale do muzeum wejdziesz raz, a ziemniaki wieczesz regularnie. No tak, tak. Słuchaj, no tutaj są takie, jaki ja mam pomysł w ogóle na te targi? To jest tak, jakby jeżeli ty będziesz chciał na przykład sobie zrobić swój, że tak powiem, w terenie, chociaż daleko od Paliostyla nie ma twojego ten, to jest możliwość wynajęcia sobie straganu nawet, wiesz, bo tu są nie wszystkie zagospodarowane. Wynajęcie straganu, czerwony, no, zielony, chciał, niebieski. No to zielone do ciebie najbardziej pasuje, nie? Zielone jakby... jest idealnie na środku. Idealnie na środku, no specjalnie tak to przemyślałem. No, więc dobry jakbyś ziemior. Chciał, jakbyś chciał sobie, no, najlepszy, jakbyś chciał sobie wynająć, no to wiesz, to tutaj możesz podbijać. Wiem, gdzie uderzać, dobra. Wiesz, gdzie uderzać, chodź, pokażę ci tutaj, jak to działa w takim razie, skoro jesteś tu burmistrzem. A, tu są jeszcze dwa dodatkowe biznesy. To jest kantor wymiany walut. Tu można przyjść z zielonym walut, i powiedzieć, no. Siema, mam, znaczy nie z zielonym, możesz przyjść na przykład z fajerwerką i mówisz tak, mam fajerwerkę, ile za to dostanę zielonych. Ja wtedy mówię, nie wiem, możemy się dogadać, że... To jak chcesz coś kupić. Tak, okay, to jest tak, tu jest tak ogólnie wszystko, że wiesz, że jakby, że możesz wymieniać, ale to będą na pewno mniejsze ceny niż pewnie gdzieś tam w jakichś straganach. Czekaj, gdzie twój tata pracuje, jak to się nazywa? Lombard, to jest troszkę jak Lombard, to jest taki Lombard. Tak, właśnie, trochę jak Lombard, tego nazwałem to kantor wymiany walut, no bo tutaj jakby ten... No i sklep z pamiątkami. Głowy! I tu patrz, jaki jest, że tak powiem, tekst przewodni. Jeśli chcesz być z nami, wróć do domu z pamiątkami. Ja nie mogę. No tak to wygląda, ale może sobie kupić. W przeciągu sekundy tyle rzeczy się zbudowało. No nie, właśnie nie w przeciągu sekundy, bo znaczy tak, no jak było, wiesz, jak było powiedziane, że są biznesy, no nagle wszyscy zaczęli budować, ale chodzi o to, że to nie powstało tak szybko, bo ja to już kilka dni robię, tylko po prostu jakby to już stoi niemiętne. Dobra, wiem, pokażę ci tu. Wiem, no. Wejście tylko dla personelu targu na Palionowie, no ale wyjątkowo zrobię dla ciebie wyjątek. I teraz spytasz, no, dlaczego tam wrzuciłeś na dole pieniądze, no to patrz. Tutaj wszystko się składuje, już tu widzę. Ale jak pierwszy. To działa? No lejami wszystkie są targi połączone. Aha, jasny no. Gwin, ile ty to robiłeś? No troszkę zajęło, ale targ za to, wiesz, już w pełni działający. I mój pierwszy zielony zarobiony. No, czyli, więc... pod dywanami są. Pod dywanami są pochowane leje. To ile ty tych lejów musiałeś dać, żeby no, to było... troszkę żelaza mnie to kosztowało. I skrzynek też, ale to... No ale no tam nie ma, tam w sumie wbrew pozorom nie jest tego wcale tak dużo, bo to idzie tylko w dół i do środka, nie? Na rozwinięcie biznesu. Ale to jest tylko za targ, a tam jeszcze tam są na dole. To trzymaj, masz. No dobra, dobrze, potraktujmy te dolne jako jedno wspólne. Mam 129 zielonych, no bo no teraz to ja już ceny lecą 3 razy do góry. To jest już... No, musisz podnieść, na pewno podnieść. A ile byś dał za 64 ziemniaki? Jaka jest twoim zdaniem uczciwa cena? 5 albo 10. Serio? Tak dużo? 8. No serio, serio. A jaki majątek mają już inni? Ja sprzedaję koszulkę za 5. Niezęczątowaną zwykłą, ale to jest koszulka, bo to jest custom akurat. No Dave i Bzyku do kina mają wejście po 15. To jest tylko wejście. No ja tak, ale... Ja taką mocną, lepszą dam z 30. To taki stack mi się wydaje, że z piątka, no. No dobra. No wiesz co, no ja też muszę mieć takie, wiesz, atrakcyjne ceny dla klientów, że tak to trzeba ująć, nie? Dobra, przejdźmy do najważniejszego. Ja chcę kupić tą koszulkę Paliostyla, skoro a już są. Widzisz ten custom, czy musisz widzę, grać? Widzę, oczywiście, że widzę. Widzisz. Ja nie mogę, jak to wygląda cudownie. A to jest akurat custom taki najbardziej, on jest najdroższy, bo jedyny taki w sumie rodzaju. To jest zenchantowane na ochronę. A, bo tu są jeszcze, ale czekaj, to... A nie, wszędzie są te lwy takie też. Ej, fajnie to wygląda strasznie. Dobra. To jest ten enchant. To jest w ogóle enchant ochrona 4 i nic zniszczalność 3. No ale skórzana zbroja, nie?
No tak, tak, ale to, to ja bym... Evenement. To jest evenement, no dobrze. Ja bym tu zieloną skórzaną. Zielona skórzana jest dla mnie w ogóle. Weź sobie. Tak? Dobra, dobra. Okay, weź sobie klatę. Albo całość, całość tylko droższa. Całość. No dobra, ile całość? Całość, nie wiem, 7, 8, 8 niech będzie, bo dobra, no piątkę to... za koszulkę główne, a ten. Proszę bardzo, 8 w takim razie tu. Jak już wyglądasz? Teraz mogę chodzić i reklamować, widzowie, koniecznie będzie na parę stałych kropel. To jest dobre, jak ci się zepsuje, a skórzona się zbroja szybko psuje, idziesz pod obą. Ale dobra, ale w takim garniturze się nie wychodzi co na co dzień na podwórko, dlatego na okazję odpowiednio się ubiera. No dobrze, no to a czemu tu żelazne na przykład, a tylko skórzane mają? A, tylko skórzane, no to są takie dodatkowe, tutaj mocno zaprzętowane. A będą też obrędowane te? Żelazne? Nie wiem, szczerze, nie wiem. Możliwe, to by było, zobaczymy. To by było coś, nie? Tylko, że to potem wszystkie żelazne są obrędowane, nie? No tak, no, no to są. No, niech są, zobaczymy. Złote też tam na górze widzę, że nie, diamentowe też, no. Nie, tylko skórzane. Tylko skórzane na razie są. No dobrze, no, że tak powiem, każda firma musi od czegoś zacząć. No dobra, no to słuchaj, w końcu udało mi się... O, akurat ktoś do mnie na Facebooku napisał. Ale mogę ci następną koszulkę zrobić customowo, pomarańczową. A, no tak, bo tu są kolory, bo to... No to przecież! No to, no dobra, no to następnym razem. No dobrze, no to w takim razie tu będę miał zieloną taką na odpowiednie wyjścia. No dobrze, to dzięki ci wielkie za w końcu moje pierwsze zarobione ciężko pieniądze. Wiadomo, jakbyś potrzebował targu, to wiesz do kogo podbijać. Dobra, trzym się, do zobaczenia. Trzymaj się chlebak, na razie. Elu, dobra widzowie, zarobione pierwsze pieniądze, let's go.